powiedzieć, że sprawa znowu obrony życia dzieci nienarodzonych stanie na forum Sejmu. I kolegom bym bardzo tutaj podsuwał myśl, żeby do parlamentarzystów docierać z tymi materiałami o planie Himmlera po prostu. Czyli ten... Ten z zeszytów oświęcimskich z procesu Brygady Führera Karla Krauberga. Zeszyty oświęcimskie, oryginały. I teraz pytanie, no to jest na różnych blogach, tylko trzeba z tego zrobić jeden zestaw z taką wprowadzającą krótką ulotką i zapytać, za czyje pieniądze, czy też może ideowo wykonuje się teraz pewne elementy, dąży się do wprowadzenia pewnych elementów planu Himmlera w wydaniu dla Polaków i innych Słowian, bo oczywiście nie dla Niemców. To trzeba podkreślić, bo pamiętam, jak była dyskusja pierwszy raz w Sejmie na ten temat, to sam widziałem w telewizji tak. Sejm uchwalił oczywiście koncepcję według wskazań planu Reichsführera SS, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych, alias spędzanie płodu, jak to się w czasach hitlerowskich nazywało, na każde życzenie, z tak zwanych przyczyn społecznych. No i profesor Bender występuje, mówi tak, to w tej chwili w Polsce zaczęto wprowadzać według hitlerowskich norm, bo w czasie okupacji takie właśnie coś było. Na to występuje Leszek Miller, ten teraz, który znowu, no można powiedzieć, znowu młody, obiecujący polityk. Dla mnie on jest młody, ja go pamiętam, młody. No i mówi, nic podobnego, przecież hitlerowcy spędzanie płodu ostro karali. Jeden ignorant, drugi ignorant. Ostatni głos miał oczywiście ten drugi. No, ja zakładam tu dobrą wolę obu stron już i tylko z ignorancji się to bierze, a może ich ocenzurowali, nie wiem. No i tak jest możliwe. Ale ja... dla Niemców, dla Polaków na raz. No właśnie, więc to było według wariantu dla Unter ludzi, a natomiast dla Niemców było zabronione, oczywiście. Czyli według dzisiejszych bojowników o swobodę zabijania dzieci nienarodzonych, to po prostu wynikało, że Hitler był dobrodziejem dla Polek i innych przedstawicielek tych niższych narodów, a katem dla Niemek. No tak by wynikało w tej chwili. To tak one mówią, że właśnie dopuszczalność przerywania ciąży to jest dobrodziejstwo dla kobiet. No to Hitler był w takim razie według nich dobrodziejem dla Polek. A gdyby byli z reakcji na bieg, trzeba by zdobyć bazę danych maili, zdobyć ich adresy. No trzeba, trzeba, oczywiście, ale to przecież jest choćby na stronie sejmowej. No, trzeba powinno być. Wyklikać po prostu. Trzeba wszystko zrobić taki zestaw i wszystkim posyłać te materiały w zwięzłej formie, a przede wszystkim komentarz. Kto i za czyje, i ewentualnie za czyje pieniądze próbuje teraz wykonywać w Polsce elementy planu Himmlera. Jeżeli robi to ideowo, to jest ideowym neohitlerowcem po prostu. I ich trzeba nazywać, bo oni bezczelnie szermują tym w stosunku do wszystkich, co im podpadną, to zaraz atakują, że to nazizm, hitleryzm, a teraz będą awantury na 11 listopada. Że to jest właśnie... No i czasem określenie neonazista idealnie pasuje. Oczywiście, neonazistą jest ten, co wykonuje w Polsce, czy dąży do wykonywania w Polsce planu Himmlera. I to nie są polscy narodowcy, tylko ci międzynarodowcy. No dokładnie. A na pytanie, no dobrze, ale oni przecież też i w Niemczech chcą to krótko ucinać. Ja się w wewnętrzne sprawy Niemiec nie mieszam. Nie czuję się do tego powołany. Koniec, kropka. I nie będę oceniał. Bo gdybym się mieszał,
no to bym w takim razie wykonywał plan Himmlera, a Rebur, ja bynajmniej. Ja nie jestem za tym, żeby Niemki swoje dzieci mordowały. Takich metod walki my nie uznajemy akurat. A jak Niemcy sami chcą, to już trudno, my na to nie mamy wpływu. Ale u siebie nie pozwolimy neohitleryzmu wprowadzać. Czy w tym wypadku to jeszcze gorzej, bo to jest plan Himmlera, czyli to, co było najgorszego w hitleryzmie, to właśnie uosabiał Himmler i jego żelatka. No właśnie, to jest bardzo ważna sprawa. Teraz akcja. I nie tam na ulicy Wrzaski, to słuchajcie, to ma mały zasięg. Ludzie sobie wyobrażają, że jak pójdą na ulicę i pokrzyczą, to już coś załatwili. A po pierwsze, taka demonstracja, żeby miała jakieś znaczenie, to musi być no co najmniej kilka tysięcy, a tyle to ja nie widziałem na żadnej demonstracji. Czyli jest kilkaset osób. Kilkaset najwyżej. A druga sprawa, że nawet jak będzie kilka czy kilkanaście tysięcy, a nie zostanie nagłośnione w mediach, to nikt o tym nie będzie wiedział. Ja pamiętam, kiedyś ksiądz Rydzyk zorganizował, bo była dyskusja też na ten temat w Sejmie i pod Sejmem ojciec Rydzyk zorganizował rodziny Radia Maryja z całego kraju. Oceniano na 50 tysięcy. To olbrzymia demonstracja w obronie życia dzieci. A to był tak w 1996 roku. Coś takiego, tak. Ja wiem, bo akurat w tym uczestniczyłem. 50 tysięcy to miało znaczenie. Kochani. Jak oni szli, to ja w ogóle wracałem ze studiów do domu. Tak jest. To była olbrzymia demonstracja. I mogę wam powiedzieć to jako uczestnik. I oni szli z różańcami, ale nikt się nie mógł. Słuchajcie, przechodźmy do tematu. Proszę pana, nie rozdrabniajmy się, czy z różańcami. Ja akurat nie miałem różańca w ręku. No więc widzi pan, szczegóły się nie muszą zgadzać. Ja miałem w kieszeni różaniec, ale taki na palec, więc niewidoczny, proszę pana. Więc jak pan będzie podawał szczegóły, to zawsze panu sfalsyfikują, bo powiedzą, że nie, bo ja nie miałem różańca i mój kolega też nie miał. Więc niech pan szczegółujcie, nie wdaje, chodzi o istotę. Był to rząd kilkudziesięciu tysięcy, no cirka 50 tysięcy. Sejm to za przeproszeniem olał, bo media pokazały tego stosunkowo niewiele. Jeszcze wtedy nie było telewizji Trwam, jeszcze wtedy nie było, no tylko było Radio Maryja i te koła Radia Maryja w terenie. Ważne jest to, co dociera do decydentów w tym wypadku. Więc albo takie demonstracje, że przyjdzie do kilkadziesiąt tysięcy, to jakąś wagę ma. Albo docierać bezpośrednio. Przeciwnicy docierają bezpośrednio. A tam krzyki na ulicy, jak z jednej strony kilkaset osób, z drugiej strony kilkaset osób, to zależy wyłącznie od nagłośnienia w mediach. A media tutaj na pewno tego nie nagłośnią, no z wyjątkiem oczywiście koncernu księdza Rydzyka, który też zresztą nie wszystkie manifestacje nagłaśnia, bo na przykład jak narodowcy robią na 11 listopada, no to nie jestem pewien, czy to będzie należycie nagłośnione. W każdym razie, tak czy owak, trzeba docierać bezpośrednio do tych ludzi. Mamy internet i też no, na razie nie mamy takich jeszcze kontaktów, żeby pokryć no, kilkadziesiąt tysięcy adresatów tymi tekstami, no, tam gdzie się da to wysyłać, ale przede wszystkim do decydentów. Do decydentów z zaznaczeniem, że uświadamiamy pana czy panią, że opowiadanie się w głosowaniu, gdyby takie było za, no w tym wypadku realizacją tego punktu planu Himmlera, stanowi obiektywnie rzecz biorąc próbę neohitleryzacji w Polsce. Będzie to odnotowane i prędzej czy później pan będzie z tego rozliczony jako kryptohitlerowski zbrodniarz. Tak jak się rozliczało kiedyś w Norymberdze. W ten sposób. W ten sposób. Oczywiście, że niech się pan opowie. Czy po stronie neohitlerowców realizujących plan Himmlera, pod płaszczykiem oczywiście zupełnie innym, ale to jest stara metoda, że wywiady działają pod cudzą flagą.
bardzo chętnie. I w ogóle, no, proszę pana, no, ja bardzo dobrze działałem pod flagą ORMO. I tyle, ile ja tam zrobiłem narodowej roboty, to mało kto. Więc to jest robota po prostu. Konkretna. I tutaj neo-hitlerowcy oczywiście nie mogą występować pod Hakenkreuzem, bo ich zaraz zamkną do więzienia. To jest zabronione. Ale pod flagą zupełnie inną. Wprost przeciwną. Czyli to trzeba takich ostrzegać, że to będzie odnotowane i prędzej czy później neo-hitlerowcy będą pociągnięci do odpowiedzialności, nawet jeśli występują pod zupełnie innymi hasłami. Znana, wymiana metoda. I takie teksty trzeba wysyłać oczywiście, bo ci ludzie muszą być uświadomieni. Oni często, słuchajcie, działają z nieświadomości. No przecież jeżeli, to jest całe nagranie, które robił kolega Bronka ze mną, jeżeli taki pan profesor Jaroszyński, zawodowy katolik, no, na Kulu przecież zajęcia prowadzi w tej uczelni księdza Rydzyka. Jeżeli recenzując moją cybernetykę kultury i to rozdział o walce informacyjnej dokładnie pomija ten fragment dotyczący realizacji planu Himmlera, no to przepraszam, skąd ci działacze, tak zwani tam feministyczni czy inni, skąd mają o tym wiedzieć? Oni mają prawo nie wiedzieć o tym. I co więcej, jeżeli nie wiedzą, a nie znają metacybernetyki, to mają prawo działać w dobrej wierze. No to my ich uświadamiamy. I uświadamiamy o konsekwencjach, które prędzej czy później będą im grozić. Dlatego, że neo-hitleryzm na dłuższą metę, choćby nie wiem, jakim przebraniu w Polsce będzie ukarany. A jak nie wierzą, to niech śledzą losy kolegów, którzy działali bez przebrania w czasie wojny. A później już się poprzebierali oczywiście różne kostiumy. Więc taka to jest sytuacja i to jest ważna rzecz. Na ulicach tam to jest mniej istotne, chce to sobie może iść albo nie iść. Ja w każdym razie od czasów jak 50-tysięczną manifestację Sejm zlekceważył całkowicie, to uznałem, że to nie ma większego sensu. O ile oczywiście media tego nie nagłoszą, ale tu chyba nie bardzo możemy liczyć na nagłaśnianie przez te media głównego nurtu. Dobra, to w takim razie... Media neo-hitlerowskiego nurtu można powiedzieć. Krypton neo-hitlerowskiego. No bo to one oczywiście są, one działają z niewiedzy. To nie są ludzie złej woli. Nie należy sobie wyobrażać, że tam siedzą neo-hitlerowcy, tylko na swój mundur SS przywdziali kapoty liberałów i tu spiskują. To nie w tych kategoriach. To wszystko jest w kategoriach dezinformacji dysymulacyjnej. To znaczy pewnych informacji nie puszcza się do głównego nurtu. To na tym polega. I ludzie zdezinformowani działają tak, jak działają. No na przykład, proszę was, no swego czasu ja robiłem za głównego znawcę Marksa, dlatego że Marksa i Engelsa. Wybierałem cytaty z nich, w których oni potępiali neomaltuzjanizm, właśnie ten kierunek. No i powołując się na Engelsa, czy na Marka, Lenin też zresztą zwalczał neomaltuzjanizm, więc i na Lenina się powoływałem, to występowałem jako supermarksista Leninowiec, zwalczający realizację planu Himmlera. Znaczy to dodawałem jeszcze też, ale mówię, że mamy tu antenatów w postaci towarzysza Marksa, Engelsa, Lenina i tak dalej. Złośliwi jeszcze mówili, no i Stalina przecież, bo Stalin też ścigał spędzanie płodu.
Więc tak, tak ta sytuacja powiedzmy w tej chwili wygląda i zgodnie z twierdzeniem Mazura, nie ma ludzi złych, są tylko ludzie źle poinformowani. Naszym zadaniem jest ludzi dobrze poinformować. Tak jak na przykład Adam Michniktor, jak oni się z takimi innymi... Jest źle poinformowany. Jest źle poinformowany po prostu. Proszę pana, tak, dlaczego nawet tu muszę się pokajać. Mam w tym swój udział niechcący, że on jest niedoinformowany. Otóż w pierwszym okresie mojej znajomości z Adamem Michnikiem, którą mi zresztą, jak kolega mówi, Macierewicz wypominał na tej słynnej sesji, to proszę was, oni wtedy byli zainteresowani, to byli młodzi ludzie, zieloni, nie w sprawach ideologicznych, ale w sprawach powiedzmy przeciwpolicyjnych, nazwijmy to, że ja już miałem ten staż i doświadczenie, to ja ich tu szkoliłem w tym zakresie. Ale później jak zobaczyłem, że oni zaczynają zbierać na sile i sami mogą być groźni, to zaprzestałem, tak i odskoczyłem od nich. Takim kilometrowym łukiem już omijałem. No sobie zdawałem sprawę, jakie mogą być konsekwencje, a poza tym nie chciałem. Jak byli słabi, to już wspomagałem, jak się zrobili już silniejsi, to już wprost przeciwnie. No taka jest zasada dialektyki walki, jeśli to tak można nazwać, wspieranie słabszego. No i nie zdążyłem już ich doinformować w tych głębszych sprawach. Ale wolałem nie ryzykować. No, przyznaję się. I można powiedzieć, no, może nawet wypadałoby, żebym Michnika przeprosił za to, ale trudno, żebym ryzykował, jak widziałem, co oni wyprawiają i że ta grupa, którą oni reprezentują, może nie daj Boże dojść do władzy. Już mowy nie było o tym, żebym tam ich wspomagał. No i teraz słuchajcie, bierzemy następny temat, bo mam tu zaznaczone, że 11 żeśmy zakończyli okres, generację pierwszą i teraz będzie okres, generacja numer 2, dwójka zwrotka. Tak, proszę sobie tam to otworzyć. Mam też może na dyktatę, nie zostanie ostatni z 2 tygodnie temu. Więc proszę was, to podsumuję krótko, że w tej pierwszej generacji, w tym okresie pierwszej generacji, decydujące znaczenie, jeśli chodzi o relacje potęg, które w owym czasie trzęsły światem, a były to Chiny, były to Indie i była to Europa oraz Bliski Wschód. I tutaj decydujące znaczenie miała potęga demograficzna, oczywiście. Dlaczego? No dlatego, że technika gospodarowania i technika walki
zmieniała się bardzo powoli i w związku z tym właściwie moc całkowita systemu autonomicznego, a w szczególności moc swobodna, zależała wprost od liczby ludności. I dlatego potęgi ludnościowe, takie jak starożytny Egipt, później Persja, Grecja, Imperium Ateńskie przede wszystkim, to były zarazem potęgi ludnościowe. Później kolejna taka potęga to Rzym starożytny, który też no, pod względem techniki walki na przykład nie tak bardzo górował nad resztą. To też była broń biała, wykorzystywano energię mięśni i ludzkich i zwierząt ewentualnie bojowych. Można powiedzieć, że bardzo użyteczny był uniwersalny słoń bojowy, jakbyśmy to dziś określili. I konie bojowe. W każdym razie przeciwnicy też wykorzystywali energię mięśni ludzkich i zwierzęcych. Natomiast upadek imperiów łączył się z zahamowaniem lub regresem procesu rozwoju ludności. Tak było w Rzymie starożytnym. Pamiętamy, że w okresie szczytowego rozwoju Cesarstwo Rzymskie miało, dochodziło do 80 milionów. Sytuacja, cała ludność świata liczyła no powiedzmy 200 kilkadziesiąt milionów. Czyli to była cirka 1/3 ludności świata. I to, że historia starożytna właśnie dotyczy przede wszystkim historii w tym okresie Cesarstwa Rzymskiego, ma uzasadnienie. Tylko warto by też było coś więcej wiedzieć o historii dwóch innych wielkich centrów, mianowicie Chin i Indii. O tym w Polsce wiemy niewiele i nawet ci badacze naukowi często wysnuwają wnioski na podstawie obserwacji z lotu ptaka. No na przykład tak, Koneczny mówi, że to, co najbardziej uderza w Indiach, to jest brud, potworny brud. To mi na to powiedział jeden badacz współczesny. No jak to, przecież ja tam byłem 2 tygodnie i wszystko czyste, higiena. Ja mówię, no ale gdzie pan był? No, na uniwersytecie, w hotelu. Ja mówię, tak, ale trzeba było pójść do interioru, a z interioru mam znowu relację, ale nie badacza Indii, tylko technika, który pojechał tam na Politechnikę i poszedł oglądać interior. No i on opowiada taki obrazek na ulicy. Święta krowa oddaje mocz, a tu Hindus bierze i odbywa się ten. Rytualnie to nie zabieg higieniczny, tylko zabieg rytualny. To z drugiej połowy XX wieku obrazek. Co ale z drugiej strony na wioskach hinduskich wieśniacy, którzy żyją na poziomie króla świecka do dnia dzisiejszego, oni się jakoś nie myją w popiele, czy jakiś taki sposób mają właśnie, że jak nie ma wody, żeby się umyć, jak na sucho. No to może ten mocz właśnie też był zabiegiem, nie tylko rytualnym, ale i higienicznym. Mają sposoby właśnie, ale dla nas raczej te sposoby są, delikatnie mówiąc, szokujące. No i w ogóle równowaga ludnościowa w Indiach była utrzymywana dzięki dużej stopie urodzeń i dużej stopie zgonów. Jak kolonizatorzy angielscy zaczęli tam wprowadzać higienę, to zaburzyli równowagę ekologiczną, można powiedzieć. Ale to już ja w to nie wnikam, bo nie chcę tutaj analizować tych spraw demograficznych. Czy jest wylęgarnia prądu i tak dalej, chorób różnych? Można powiedzieć pluralizm. W ramach ekologii każde stworzenie, a zarazki też są stworzeniami. Chyba że religia hinduistyczna uważa, że zarazki
no to też są istoty żywe i że trzeba je w jakiś, że nie wolno ich tępić. No nie, jestem tutaj znawcą. W każdym razie... Już tak ironicznie. W każdym razie... Światowe też są istotami żywymi i nie należy ich tępić. No też tak, tak. Najlepiej jeść ten popiół, ale pod warunkiem, że nie będzie to popiół roślinny, tylko ze spalania na przykład węgla. Ale dlaczego węgiel ma znowu cierpieć? Węgiel też kiedyś był roślinny. No właśnie, tak, nie, no to w ogóle... A i dlaczego Hindusi uznają Gangę za świętą rzekę? Ponieważ ona się sama oczyszcza, to znaczy tam jest dużo jonów srebra. Tak jak ktoś je srebrnymi łyżeczkami, no to jest Tak. Zgadza się. Nie, zgadza dlatego się. Dlatego nawet jak tam się ciała zmarłych zostawia, bo w pewnym czasie woda jest czysta, czy nawet ścieki z fabryki, to się samo oczyszcza. No tak, tylko tam za dużo. I dlatego uznają to za... Każda rzeka się samo oczyszcza, tylko jak jest za dużo, to już nie da rady. Wtedy tam już jest gorzej. A ta kąpiel w świętej rzece Ganges to ma znaczenie rytualne, a nie higieniczne w naszym rozumieniu. No dobrze, i teraz znowu mamy, omawialiśmy sprawę Imperium Mongolskiego i wreszcie Bizancjum, początek, no powiedzmy średniowiecze Europy. Natomiast już w okresie średniowiecza pojawiły się jakieś pierwsze zwiastuny zmian zarówno w sposobach walki, jak przetwarzania informacji, które w przeszłości miały doprowadzić do przekształcenia się nauki, gospodarki i walki generacji pierwszej w generację drugą. Pierwszych z nich było wynalezienie prochu. Może ja tu jedno zdanie podyktuję. Już w średniowieczu, pojawiły się pierwsze zwiastuny zmian. Zarówno w sposobach przetwarzania informacji, jak i energomaterii. Które w przyszłości doprowadzić miały do rewolucji przemysłowej. I generacji drugiej. Pierwszym było wynalezienie prochu. Drugim druku trzecim postępująca coraz dalej specjalizacja nauki oraz rozwój wynalazczości. Pytanie, czy ktoś ma tą tabelę taką, którą ja dawałem. Widzę, że ja tu nie wziąłem tego. Czy kolega Paweł, ja
posłałem koledze tą poprawioną wersję tabeli. Czy kolega wszystkim rozesłał to? Nie. A to trzeba było rozesłać wszystko. Dobrze. Koniecznie. Ale to może proszę, no, kto ma z tą przesuniętą siatką, to niech tym się posłużę. A czy kolega mógłby mi tu wydrukować to teraz? Znaczy drukarki nie mam, ale to wydrukuję. Nie, no teraz to ja. No. Teraz nie ma. Zobaczmy. W każdym razie, kto ma, to niech patrzy tam w te tabele. No, czy to stało? A tak, ma było tam. Czarny proch strzelnicy wynaleziono w Chinach. I to na początku IX wieku już. Bo tam też było, niestety mało przez nas, przez naszych naukowców zbadane, centrum, no zarówno przetwarzania informacji, jak energomaterii i również Centrum Rozwoju Demograficznego. Na początku IX wieku wynaleziono, w XI wieku zaczęto używać w rakietach i bombach wystrzeliwanych z katapult. W Chinach oczywiście. W Europie wtedy właściwie poza Bizancjum to była Grecja. No właśnie, w Grecji używano. W Grecji używano, ale to nie był proch. To były tak zwane ognie greckie. Na to, i to nie były pociski, tylko to było coś w rodzaju namiotaczy płomieni, można powiedzieć. A tutaj to już były pociski z prochem, wystrzeliwane z katapult, więc to duże jak na owe czasy donośności. W Europie tylko właśnie Bizancjum reprezentowało wysoki poziom, konserwowało zdobycze nauki i techniki rzymskiej i greckiej starożytnej. I ono, powiedzmy, tutaj reprezentowało stosunkowo wysoki poziom, ale się nie rozwijało. To była typowa stacjonarna cywilizacja. I część tych wynalazków przekazywali swojemu sojusznikowi w Afryce Wschodniej, w Etiopii, do Etiopii. Nie wszystkie, ogni greckich na przykład nie. No bo to właściwie było na swoim wasal Bizancjum niemalże. No, sojusznik, powiedzmy. No można nazwać sojusznikiem. Natomiast tutaj reszta Europy to była dzicz. Jak zniszczono wodociągi rzymskie w Rzymie, no to skończyło się na tym, że prawda, Rzym tonął w brudzie. Funkcje przedsiębiorstwa oczyszczania miasta spełniały szczury, które zjadały te nieczystości, a bywało, że i zarazy roznosiły też. No i proszę was, dopiero Rzym odzyskał starożytną liczbę ludności, to znaczy 2 miliony ludzi miało miasto Rzym w starożytności, to dopiero do 2 milionów doszedł mniej więcej w połowie XX wieku. Czyli dopiero Mussolini właściwie na nowo zaczął dbać o te starożytne. Nie, nie, już przed Mussolini. Mussolini kontynuował, ale to już gdzieś powiedzmy zaczęto. No wodociągi w XIX wieku zaczęto odtwarzać, ale już trochę na innej zasadzie. Z innych materiałów. Bo ciekawe, że w starożytnym Rzymie nie wynaleziono kurka takiego do zakręcania wody. Więc ta woda cały czas leciała akweduktami i nie było jakichś takich powiedzmy możliwości, żeby ją zatrzymać i konserwować. No to jest ciekawostka. To dopiero w tych wodociągach w XIX wieku zaczęto stosować kurki zwykle. No ale w Chinach cywilizacja stała bardzo wysoko i tam właśnie wynaleziono proch i stosowano go, ale Europejczycy zaczęli go stosować w celach militarnych dopiero w XIII wieku. Czyli Mongołowie przywlekli proch i... Prawdopodobnie tak. To się wszystko zgadza. Prawdopodobnie tak, właśnie.
każdym razie Europejczycy zaczęli go stosować w XIII wieku, a wynaleziony był w Chinach już w IX, a stosowany w XI. No ale w Europie, trzeba powiedzieć, początkowo jeszcze on nie odgrywał wielkiej roli. Większą rolę zaczął odgrywać nieco później. Natomiast do połowy XIX wieku był w Europie właściwie jedynym znanym materiałem wybuchowym, jeśli to tak można nazwać. Dalej, w VIII wieku, to warto zanotować, w Chinach zaczęto drukować księgi. Tak, tak. Więc Pro wynaleziono w Chinach w IX wieku, a w VIII zaczęto drukować księgi. Natomiast w Europie dokonano powtórnego wynalazku tego, bo to nie z Chin przyszło. No nas tylko... Czyli Marco Polo ten przeoczył ten wynalazek. No, co jego tam obchodziły takie rzeczy. Jego interesowały sprawy gospodarcze i militarne. Tak jak dzisiejszych władców świata. W Europie druk wynaleziono w połowie XV wieku i to, jak wiemy, dokonał tego Johann Gutenberg. No i ten wynalazek druku w Europie znacznie przyspieszył społeczne procesy przekazywania informacji, stymulując rozwój nauki i techniki. Do czasu wynalezienia druku głównym miejscem masowego przekazu informacji były oczywiście miejsca kultu religijnego, których głównymi źródłami informacji były oczywiście osoby duchowne. Na tym przede wszystkim się opierała I stąd określenie potęga, świecka potęga kościoła. Dlatego pierwsza książka, którą ludzie widzieli, to była Biblia oczywiście. Oczywiście. I stąd określenie ksiądz, bo taki ktoś, kto trzymał książkę. Tak, zgadza się. U nas to jest kalka z czeskiego. Tak jest, zgadza się. Ta terminologia religijna przyszła z Czech. Tak. To jest ciekawe właśnie spostrzeżenie, że ksiądz to ktoś, kto książkę trzyma. No i proszę was, tutaj właściwie, jeżeli byśmy brali pod uwagę stały przekaz informacji, to znaczy regularnie, no powiedzmy co tydzień przynajmniej, to Kościół tutaj miał absolutny monopol. Później władze świeckie próbowały robić konkurencję. Ja zresztą pamiętam jeszcze jako dziecko w łańcucie, jak magistrat miał takiego dobosza. To jest ciekawe. Teraz nie ma czegoś takiego. Teraz są tylko te straże miejskie do działań bardziej energetycznych i informacyjnych. I to teraz wysoko energetycznych. Widzę tam te przepychanki pod krzyżem przed pałacem prezydenckim w zeszłym roku. Natomiast wtedy magistrat nie miał żadnych energetycznych strażników, tylko miał dobosza, który miał taki duży bęben. I wychodził na rynek, bębnił, ludzie się zbierali i on odczytywał różne zarządzenia. Mimo, że wtedy już istniało radio, ale radio w okresie okupacji było niedozwolone dla Polaków. Radioodbiorniki mogli mieć tylko Niemcy. Natomiast Polacy musieli wszystkie radioodbiorniki, podobnie jak broń, oddać. No więc jak ogłaszać, zanim pomontowano te takie szczekaczki, tak, a to nie od razu było, to dobrze wychodził na rynek, bębnił i odczytywano, a potem wieszano plakaty, ale w średniowieczu to tylko księża właściwie
i bardzo nieliczni ludzie świeccy umieli czytać. Więc ten doboż to był pewnie zabytek jeszcze z dawnych lat w zaborze cesarsko-królewskim na Austro-Węgierskim. Proszę was, no i oczywiście z drugiej strony masowy przekaz informacji odbywał się na bazarach, ale to już tak bardziej z ust do ust, gdzie głównymi źródłami informacji byli kupcy. Stąd bardzo istotna rola kupców. Kupcy w pewnym stopniu stanowili w dziedzinie przekazu informacji konkurencję dla kościoła, zważywszy, że bardzo często oni wcale nie byli katolikami, bo to albo byli wyznawcy religii mojżeszowej, albo chińscy kupcy, no to wyznawcy różnych innych religii, albo konfucjanizmu, albo buddyzmu. No z tym, że jest pytanie, czy konfucjanizm to jest religia, nie, czy system filozoficzny. A buddyzm, jak niedawno Cejrowski pokazywał, i to jest na blogu kolegi Wronki, to buddyści czczą demony, po prostu oswojone demony, i tam pokazywał rzeźby w świątyniach buddyjskich. Więc tak to mniej więcej wygląda. No a dzięki wynalazkowi druku i jego upowszechnieniu powstały warunki do rozwoju prasy jako ważnego środka masowych informacji. To jest bardzo istotna sprawa. Dzięki, może proszę to zanotować, dzięki wynalazkowi druku powstały warunki do rozwoju prasy. Ale jeszcze mam takie pytanie. W średniowieczu przecież było dość dużo kupców niemieckich, to wtedy katolickich. I wenecji. To byli katolikami, oczywiście. A później to już protestantami. W dużej mierze. No i teraz druga sprawa istotna. W nauce, proszę zanotować, w nauce nasiliły się procesy specjalizacji. Specjalizacji i osłabiała się integracja nauki. Zaczęto też kłaść nacisk na stosowanie wyników badań naukowych. Jednakże pierwsze wynalazki które dały początek rewolucji przemysłowej, nie zostały dokonane przez naukowców. Łączyły się one przezwyciężeniem bariery energetyczno-paliwowej przezwyciężeniem bariery energetyczno
paliwowej. Związanej z brakiem drewna. Niezbędnego do wytopu żelaza. Przecinek, które było głównym surowcem do produkcji broni. Przedmiotów powszechnego użytku. Więc słuchajcie, wtedy właściwie... A to jest jakiś cytat? Nie, nie. To jest cytat z tego, nad czym pracowałem w Lecie. A to jest ten... Wojna Przychodnicza. Wojna Przychodnicza, tak, tak, tak. To jest taki cytat, pamiętam. Który ten? Nie, tam od Arwin nie ma. On się zajmuje wojną informacyjną, nie energetyczną. Ale tu samo to. Dlatego, że rozwój stanowi pewną całość. I tutaj jedna dziedzina na dłuższą metę nie może wyprzedzać innych. Bo albo inne muszą za nią nadążać, albo następuje zahamowanie rozwoju również w tej dziedzinie, która się nadmiernie rozwija. No i wtedy właśnie był bardzo poważny kryzys energetyczny. Lasy niszczono. Ówcześni ekologowie wybrali pole do działania. Dewastacja lasów. Bariera energetyczna. No to jest Wielkanocna jest takim przykładem skrajnym. To Polinezyjczycy wycięli wszystkie lasy na całej wyspie i nie było już to tak jest z tego się wyżywić i zdarzą się opanować głód. I no ale to jest małe laboratorium. Tak, tak, tak. Dotyczy od całej Europy. Na przykład dlaczego Szwecja, stosunkowo mało liczny naród, trzęsła prawie całą północną Europą. Dlatego, że miała olbrzymie lasy. I dzięki temu mogła wytapiać żelaza więcej niż kraje europejskie, które zniszczyły swoje lasy i nie miały czym wytapiać. Ta Finlandia to na przykład Szwecji, więc lasów. Tak, 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 bo ówczesna Szwecja to nie tylko to, co teraz jest Szwecją, ale to, co teraz jest Szwecją, Finlandią i Norwegią jeszcze do tego. A ludności było stosunkowo niewiele, więc wobec tego te lasy można było pożytkować i dlatego wojska szwedzkie penetrowały Europę od Niderlandów aż po Rosję. No i w pewnym momencie Polska się znalazła pod okupacją szwedzką. Różne są wskazywane przyczyny. No na przykład przyczyny z zakresu spiskowej teorii dziejów to są takie, że Szwedzi mieli tu swoją agenturę, a właśnie kanał wpływu potężny w postaci protestantów, a w szczególności Arian, którzy Kalwinów też częściowo. Też, którzy podjęli aktywną, jawną kolaborację z okupantem szwedzkim. I dlatego ich potem wypędzono z Polski, bo w historii takiej, którą się ładuje do głowy ludziom od ilu dziesięcioleci, bo to się zaczęło już przed wojną, nie dopiero w PRL-u i trwa nadal. To się mówi, że tu właśnie w Polsce w okresie kontrreformacji zapanowała nietolerancja, której dowodem było wypędzenie Arian na przykład. No ale Arian wypędzono nie za odmienne przekonania, tylko za kolaborację z wrogiem. Z wrogiem, oczywiście, tak jak po wojnie
karano za współpracę z okupantem hitlerowskim. No, na przykład Volksdeutsche pierwszej, drugiej grupy, czy... Jeśli się nie zapisali do PZP, to wtedy ich karano. To wtedy jak pasowało. Jak pasowało, to nie karano, jak pasowało, to karano. To była właśnie swoboda decyzji, wolność. No ja pamiętam takiego, oni wtedy do PPR-u się zapisywali od razu, prosto. Nie rozdrabniali się na jakieś PPS-y. Więc ja tam pamiętam Volksdeutsche, który no, mały właśnie nie spowodował wysłanie mojej matki do Pustkowia, bo to najbliżej Łańcuta był taki obóz koncentracyjny, to po prostu jak tylko przyszło nowe w Polsce lubelskiej, zapisał się do PPR-u i robił karierę. Nie wiem, co się z nim później działo, ale to na moich oczach się ta transformacja dokonała. Później w więzieniu siedział znowu z byłym też Volksdeutschem i żandarmem niemieckim Tadeuszem Eschnerem, który no, też był, no, gestapo wyrobiło papiery na inne nazwisko i przerzuciło go na inny teren i on od razu się zapisał do PPR-u, nawet sekretarzem był, kołchozy zakładał i tak dalej. No a wpadł dlatego, że no właśnie z powodów, jakby to powiedzieć, paramatrymonialnych. To znaczy miał nieetatową żonę, jak ja to nazywam delikatnie, żeby nikogo nie urażać. I ta żona koniecznie się chciała upełnoetatowić, czyli wziąć ślub. Ale gestapo nie było w stanie mu zrobić full service, tylko na prędce zrobili mu papiery i koniec, takie osobiste. No ale do wzięcia ślubu musiałby sięgnąć do, powiedzmy, jakichś tam aktów stanu cywilnego, a takowych na to nazwisko nie było, bo mu całego życiorysu nie zrobili, tylko końcówkę. No i on już tej swojej nieetatowej żonie się wyspowiadał, dlaczego nie może brać. Ona się wkurzyła, złożyła na niego donos, pewnie jest teraz notowana w IPN-ie jako agent Służby Bezpieczeństwa. No i po prostu SB zaczął grzebać. Dogrzebali się, że miał na sumieniu, już ta służba w żandarmerii byłaby mu darowana, ale okazało się, że on miał na sumieniu udowodnione mu osobiście zabicie 3 Żydów i za tych Żydów siedział. Byłem bardzo ciekawe towarzystwo na celi i ten właśnie Eschner właśnie tutaj mieszkał, znaczy urzędował w czasie wojny w Małkinie, a po wojnie we Włocławku. Tak to wtedy wyglądało. No pewnie proszę was, no Eschner wlózł sobie w brodę. Więc tutaj Polska właśnie przez to, że miała już mocno podniszczone lasy, bo lasy wycinano i jako budulec, i jako surowiec, który spławiano Wisłą. Flisacy właśnie zbijali tratwy z tych bali, to płynęło do Gdańska, stamtąd jechało statkami, no, do Szwecji między innymi, do Wielkiej Brytanii. Słynne drzewa, takie proste jak strzelił, na maszty się nadawały. No ale rezultat był taki, że Szwedzi mieli dużo więcej armat, muszkietów niż Polacy. No, to było na energetycznym zapleczu, można by powiedzieć, zwycięstwa Szwedów. Oczywiście ta dywersja wewnętrzna też tu miała istotne znaczenie. Oni kombinowali sposób robienia chleba ze zmielonych szyszek sosnowych właśnie w tamtym okresie. Ten chleb cuchnął razem. No właśnie. No to bardzo przyjemny zapach. Do czego pan mówi, że cuchnął?
Chętnie bym spróbował takiego gleba. A to nie wiem. Ale to dało się zjeść. Dało się zjeść. No, nadchodzą takie czasy, że to może być do wykorzystania jeszcze. Proszę was, ale gdzie i kiedy dokonał się przełom? Bo Szwecja trzęsła Europą Północną i Środkową przez XVII wiek i jeszcze na początku XVIII wieku. Dopiero Piotr Wielki zaczął budować hutnictwo potężne w Rosji, a tam drzewa mieli skolką wolną i dzięki temu mógł wypchnąć Szwedów. No i tutaj wtedy weszły do Polski rosyjskie wpływy i wyparły wpływy szwedzkie, a Rosja miała więcej drewna. No a z kolei przyszły jeszcze większy skok energetyczny dokonał się w Anglii, ale dzięki informacjom o określonej wartości sterowniczo-energetycznej. Mianowicie Abraham Darby w 1735 roku zastosował koks do wytopu surówki żelaza. To napisze. W 1735 Darby. Kamienny oczywiście. Kamienny węgiel tutaj już był surowcem, już od drzewa się uniezależniono. Nie, jeszcze nie stal. To jest do wytopu surówki żelaza. No bo to dopiero z surówki się robi stal potem. Zastosował koks. No koks oczywiście otrzymywany z węgla kamiennego. Więc tutaj baza energetyczna dokonała skoku olbrzymiego. To był klucz do późniejszej epoki rewolucji przemysłowej, która zaczęła się właśnie w Anglii. Dalej. Proszę was, właściwie ten proces przechodzenia na koks to trwał mniej więcej do lat 80. XVIII wieku, ale też w drugiej połowie XVIII wieku dokonano dalszych istotnych wynalazków. Ja to robili inżynierowie. Może tak to poprawię. Ja będę lepiej widoczna. Abraham Darby. Teraz dalej, w roku 1775 szkocki inżynier, nie naukowiec, James Watt. Skonstruował silnik parowy i założył pierwszą fabrykę produkującą takie silniki.
I pierwsza fabryka. I w tym samym czasie właśnie również tenże sam Watt i jeszcze drugi inżynier John Wilkinson mniej więcej w tym samym czasie. I wprowadzają miech parowy. Na zdrowie. To zwiększa wielkość pieców huczniczych. To jest bardzo istotna sprawa. I wreszcie mniej więcej w podobnym okresie, bo 1784 Henry Cort zbudował pierwszy piec hutniczy. Wszystko było możliwe dzięki zastosowaniu koksu otrzymywanego z węgla kamiennego. I tu proszę sobie zanotować. Ten wynalazek sprawił, że angielskie żelazo pod względem jakości było bezkonkurencyjne. To wszystko razem, proszę Was, dało początek rewolucji przemysłowej. Przemysłowa. Dzięki temu w Anglii właśnie dokonała rewolucja przemysłowa. A na kontynencie jeszcze trzeba było trochę czekać, co się dokonało. Przy czym tutaj warto zaznaczyć, że w Zjednoczonym Królestwie, proszę sobie zanotować, rozwijały się też inne dziedziny gospodarki. Na przykład produkcja miedzi, przecinek przemysł bawełniany. To nie była monokultura, taki punktowy wystrzał.
tylko w miarę równomierny rozwój. To była jeszcze rewolucja przemysłowa, która miała swój początek w procesach informacyjnych, bo wynalazki to jest nic innego jak informacje o określonej wartości sterowniczej, jak wiemy, w tym wypadku sterowniczo-energetycznej, prawda? I tych wynalazków dokonywali inżynierowie, nie naukowcy. Nauka była właściwie jeszcze uprawiana tak jak dawniej, nie wyłączając Anglii. I można by tak powiedzieć, że u nas jeszcze resztki tego funkcjonuje, że u nas to nie są resztki, tylko główny nurt. O co chodziło? Poza niektórymi specjalnościami, które uczyły zawodu, no to teraz jest głównie, są nauki techniczne i powiedzmy medycyna. W tamtych czasach jeszcze nie było politechnik. Dopiero po rewolucji francuskiej powstała pierwsza politechnika w Paryżu. W tamtych czasach uniwersyteckie wykształcenie to było tak. Kształcono wydział prawny, kształcił do zawodu prawnika. Teologia kształciła księży. No i medycyna kształciła lekarzy. To tam uczono pewnych konkretów. Natomiast cała reszta to był wydział filozofia, alias siedmiu nauk wyzwolonych. Różnie to się nazywało. I tam nie uczono wiedzy, która by mogła być wykorzystana praktycznie w jakiejś dziedzinie produkcji na przykład. No tak, tak jak teraz. No nic się nie zmieniło pod tym względem. Tam uczono po prostu ludzi, którzy mieli znaleźć, albo już należeli, albo mieli znaleźć się w klasie wyższej i umieli się znaleźć w salonie. Więc to było wykształcenie salonowe, a więc filozofia, żeby na tematy filozoficzne mógł dyskutować w salonie na kanapie, czy akt jest w możności, czy możność jest w akcie, co tam, prawda, Kant uważał na dany temat, a co Hegel na przykład. Dalej uczono historii, ale też nie dlatego, żeby wyciągać jakieś wnioski z tego społeczno-sterownicze, tylko żeby się popisać wiedzą. A w wieku 45 pokonał króla Kornaka w bitwie pod Zaborecznym na przykład. Albo w wieku 25-10, prawda, flota brytyjska wpłynęła do Honolulu. To taka wiedza bardzo ciekawa w salonie, ale nic z tego nie wynikało. Znaczy z tego, że flota brytyjska wpłynęła do Honolulu, to były pewne wartości sterownicze z tego typu. Ja w ogóle nie wiem, czy ona w ogóle wpłynęła. Ja tak jak króla Konana i króla Konaka w ogóle nie było. To nie było. Jak ktoś się dobrze nauczył, a miał talent, to mógł zmyślać. Jako pierwszy tam trafił. Jako pierwszy... Ja nie wiem, kto tam pierwszy trafił, ja nie jestem salonowcem. I tam zresztą zginął, więc... Ja jestem robotnikiem informacyjnym, który fedruje informacje tymi 10 palcami, jak widzicie. Hawaje się zaczęło czasu troszeczkę rozwijać. Także ja nie wiem, czy do Honolulu wpłynęła w ogóle kiedykolwiek flota brytyjska. Może wpłynęła, ale ja nic na ten temat nie wiem. Ale to jest tego typu wiedza, która w salonie jest niezbędna. Albo no, nauka literatury przecież. Olbrzymia ilość godzin poświęcana na naukę literatury, prawda? I później można w salonie się popisać wierszem, że śliziste brzonki wirwają i krężelą wewnątrz pląku. No i tak dalej, i tak dalej. I to tak zostało, ten kanon tylko się trochę zmieniał, bo on do 1939 roku był kanonem, no mówiąc w języku marksistowskim, postfeudalnym.
a w niemarksistowskim ziemiańskim, podziemiańskim. Towarzysz Berman, który znał się na robocie w dziedzinie programowania ideologicznego, próbował go zastąpić kanonem marksistowsko-salonowym. Nie udało się, dziś na salonach Marksa się nie cytuje. Wyjątkiem jest pani profesor Środa, który w salonie tam telewizyjnym pochwaliła Marksa. No ale jakby z marksistami zawodowymi zaczęła dyskusję, no to dopiero byśmy widzieli, prawda, całą wielkość towarzysza Marksa. Także proszę was, nie bardzo to się udało. No a w tej chwili nadal się robi taki salon hybrydowy, to znaczy trochę podziemiański, trochę postmarksistowski, trochę nowinki z Zachodu. Oczywiście nowinki z Zachodu były zawsze niezbędnym elementem kanonu rozmówek salonowych, że tam jakieś... A to jest właśnie najgroźniejsze. Znaczy nie w sensie... Ja nie oceniam, co jest groźne, a co nie, ja tylko stwierdzam fakt. To jest po prostu, że się tam w tym środowisku tworzy taki mit Zachodu, jako że to jest kompleks, najbardziej rozwinięty, że tam trzeba wszystko ściągać. Oczywiście. Nawet jeżeli to jest ewidentnie... To u nas było non-stop. Co najmniej od XVIII wieku, albo jeszcze wcześniej. Od XVIII wieku. Mijano nas w te kompleksy. Tak jest, i to jest fanatyk. Dzisiaj się nasili. Wszelkie salony do tego służą. O wspaniałych osiągnięciach nauki polskiej się nie wie nic, albo bardzo niewiele w najlepszym wypadku, a o byle jakichś tam osiągnięciach Zachodu się dyskutuje, patroszy na wszystkie boki i strony. Czasami tak mam wrażenie, że to tak jak psy flak, więc tak ciągną, zębami sobie wyrywają albo kość. Proszę was, tak to wyglądało i tak to nadal z grubsza wygląda, bo ewentualnie kształciło się nauczycieli do szkół, ale na wyższych studiach zbyt mało osób studiowało, żeby mogli zasilić wszystkie szkoły i dlatego na przykład jak wprowadzono powszechny obowiązek szkolny, to książę Bismarck, który był praktykiem dużej klasy, po prostu do tych szkół wiejskich, czteroklasowych, posyłał emerytowanych podoficerów z wojska. No a ja myślę, że teraz tam, gdzie są takie rozbisurmanione różne klasy, to by warto posyłać emerytowanych podoficerów komandosów. Bardzo dobry element, bo oni się marnują, bo tam tylko do pewnego wieku można służyć w pewnym stopniu. Przedwcześnie idą na emeryturę. Wspaniały element, pedagogiem szkolnym go zrobić. No tylko trzeba odpowiednio przeszkolić. Ale pod oficerów, bo oficer nawet komandosów mógłby być za miękki. A tam no, komandosi mają dobre przeszkolenie. Pedagogicznie ich trzeba doszkolić. Tak, tylko. Tak. Ale każdy, cała reszta jest dobra. Każdy porządny podoficer ma pewne przygotowanie pedagogiczne, bo to jest ten podstawowy pedagog, który ma do czynienia no kiedyś z rekrutami, a teraz to już nie wiem z kim no, tam ma do czynienia. Często sam ze sobą, już nie ma rekrutów. Ale w każdym razie porządny podoficer powinien mieć takie przeszkolenia. Jak wiadomo, podoficerowie to kręgosłup armii. Nic by nie zaszkodziło, jakby się stali kręgosłupem szkolnictwa w pewnych zagrożonych obszarach. A jeszcze nurtuje jedna sprawa. Znaczy większość tych wynalazków powstała w Chinach, została przez Mongołów przetransportowana do Europy, tutaj udoskonalona lub wynaleziona ponownie. I mam takie pytanie, dlaczego w Chinach to zanikło? Znaczy mnie się wydaje, że dynastia Ming, która wyrzuciła Mongołów, doszła do wniosku, że te wszystkie wynalazki, zegar ciężarkowy, prog i tak dalej, flota dalekomorska, a nawet pewnie lody i spaghetti, że to wszystko trzeba zlikwidować, bo po prostu cudzoziemcy to przyjęli i się odciąć murem od świata i to spowodowało tam zastój. I dopiero potem tak zwani biali w XIX wieku z powrotem z tym już udoskonalonym przyszli do Chin. I z powrotem to trafiło no tak, do Chin. I teraz Chiny znowu zaczynają. Wygląda ta strona faktograficzna, ale o motywach nie wiemy, dlatego że... Ja podejrzewam dynastię Ming. Uwaga, ale słyszałem inną hipotezę. Mianowicie, że władcy państwa środka doszli do wniosku,
że rozwój techniki, jeżeli nie będzie zahamowany, to doprowadzi do takich wynalazków, które mogą doprowadzić do strasznych nieszczęść, albo może nawet do zagłady ludzkości, dlatego celowo zahamowali. To jest też taka hipoteza, z którą się zapoznałem. Bomba atomowa to dopiero... No. Aż tacy byli przewidujący? No. Wszystko możliwe. Ale w ten sposób dopiero ściągnęli na Chiny wiele nieszczęść, bo kto inny się rozwinął. Biali przyszli z karabinami maszynowymi i zaczęli wymuszać różne ustępstwa. I Chińczycy nie mogli poradzić. To jest wniosek, który powinni wyciągnąć ci wszyscy publicyści, różni narodowo-katolicy, bo to są takie stopnie. Najwyższy to jest narodowy, później jest narodawy i najniższy narodawawy. Więc ja mówię ci narodawawi i narodawi. Publicyści, pobożnawawi, tak bym to określił, albo pobożnawi w najlepszym wypadku, to po prostu się odżegnują od tak zwanej inżynierii społecznej, bo mówią, że to jest swój paskustwo, to reżimy totalitarne stosowały i nie wolno nawet tego się uczyć. No więc oni tak rozumują właśnie. Jeśli nasz Bóg używa karabinów, to my nie używamy karabinów, rzucajmy kamieniami. Tak jest, tak, tak, oczywiście. Albo w ogóle nic nie róbmy. No więc Chiny, które były olbrzymim masywem ludnościowym, gospodarczym, mogły sobie na taki luksus pozwolić. Ale my chyba nie. Zwłaszcza teraz, kiedy ten rozwój trwa. No, bardzo przyspieszy i szybko następuje, to w tej chwili już nawet Chiny na taki luksus sobie nie pozwalają. A teraz właśnie odwrotnie, właśnie Chiny prześcigając, zaczynają prześcigiwać na woleżę. Tak wygląda na to. Co jest zaadaptowali do całego. No więc teraz proszę, to są te czynniki rewolucji przemysłowej, która zaczęła się w Anglii i leżała u podstaw budowy Imperium Brytyjskiego, które w szczytowym momencie zajmowało 1/4 świata jako państwo, które byli poddani jego czy jej królewskiej mości, a na kontynencie europejskim również wpływy brytyjskie w ostatecznym rachunku wszystkim decydowały. Jak tylko powstawały jakieś silniejsze układy, to Wielka Brytania bardzo precyzyjnie, ale przy pomocy cudzych rąk to dekomponowała. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej operacji, z tym, że w tej chwili tutaj w dekompozycji Unii Europejskiej to już oczywiście nie Wielka Brytania gra główną rolę, chociaż istotną, bo jest członkiem Unii Europejskiej w tej chwili. Z Polską się próbuje sprzymierzyć, tak, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, a ja bym nie był pewien, czy i Chiny też nie są zainteresowane w tym, żeby zdekomponować Unię Europejską. To z obliczeń wynika, ale później wrócimy do tych obliczeń. Na razie chcę przedstawić wam te rzeczy. Wiem, że dzisiaj wczoraj było jakieś głosowanie w brytyjskim parlamencie. I tam głosowali konserwatyści Independence Party, czyli Partia Niepodległości, tylko że przegrali głosowanie 111 do 480 posłów w sprawie wystąpienia czy renegocjacji układu z Unią Europejską. Więc mi się wydaje, że przegrali prawdopodobnie dlatego, że jednak łatwiej jest coś rozwalać, jak się jest w środku, niż jak się tylko z zewnątrz atakuje. To takie jest moje przypuszczenie, może ja się mylę. Ale w każdym razie różne potęgi tego świata, no oczywiście Rosja też jest zainteresowana w dekompozycji Unii Europejskiej, ale Rosja tu nie jest już głównym rozgrywającym. W Polsce siłuje znowu być, ale to nie bardzo wychodzi, tak? A próby rozbudowy wpływów rosyjskich w Polsce są od razu przez Niemcy kontrowane i sygnałem jest aresztowanie tych szpiegów w Niemczech, rosyjskich.
długi czas takie rzeczy nie miały miejsca. A tu nagle aresztowano parę szpiegów. Czyli może być jakiś konflikt, albo może być dla nas tylko korzystny. No konflikt cały czas trwa, ale teraz wchodzi w taki, powiedzmy, w punkt progowy. No więc Wielka Brytania zaczęła marsz ku wielkości dzięki tym wynalazkom. Ale równocześnie na kontynencie dokonywała się swego rodzaju rewolucja informacyjna. Chociaż tak się to nie nazywało. Proszę zanotować. W XVIII wieku encyklopedyści podjęli próbę integracji nauki na bazie tworzonej przez siebie słynnej encyklopedii. Encyklopedii, kropka. U jej podstaw leżała jednak bardziej integracja ideologiczna niż naukowa. Kropka. Stąd ten zatruwacz umysłu. Jej podstawy tworzyły nurty oświeceniowej ideologii liberalno-wolnomularskiej. Pseudoreligijna wiara w postęp osiągany dzięki rozwojowi nauki. Co utrudniało integrację nauki na bazie czysto poznawczej. Tymczasem nauka od nowej akapitu? Nie, niekoniecznie. Tymczasem nauka rozwijała się wtedy bardzo szybko. Specjalizując się i dezintegrując. Symbolem
emigracji. Oraz kładzenia nacisku na praktyczne zastosowania jest powstanie w 1794 roku Politechniki Paryskiej. To była pierwsza w świecie Politechnika. Aha, czyli nie cała wiedza, tylko i wyłącznie tak. Oddzielenie wiedzy technicznej od całej reszty. Tak jest. Ten sen. No to jest symbol dezintegracji nauki. Właśnie. Po prostu mój komentarz jest taki. Ponieważ inżynierom te całe ideologiczne, liberalno-wolnomularskie dyrdymały nie były do niczego potrzebne, a tylko zajmowały niepotrzebnie czas. Jakby chcieli studiować na przykład fizykę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Sorbony, no to się wydzielili bez tego całego opium dla ludu, właśnie to było bardziej opium dla elity w nowym czasie, bo lud się tym mało interesował. Więc po prostu wydzielono, zrobiono osobną uczelnię, bo już po pierwsze fizyka i nauki techniczne już się zaczęły rozwijać, a po drugie chodziło o zastosowania. A z ideologii liberalno-wolnomularskiej żadnych technicznych zastosowań nie ma. To za mocno umysłu, co widać po studentach Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja pamiętam ze studenckich czasów, że się mówiło o nich ludzie zakręceni. Nie bez przyczyny. To już obok Kościoła Świętego Krzyża, właściwie w tym samym budynku ten wydział się mieści. No tak, tak. Więc to jest takie uderzające. A tam też politologia była swego czasu. Po drugiej stronie. Palikot skończył filozofię. No właśnie. No to na Kuba skończył właśnie tutaj. Teraz proszę sobie zanotować, że dzięki rewolucji przemysłowej dokonującej się w Anglii pod koniec XVIII wieku została zburzona równowaga ówczesnego świata. Świata, nie tylko Europy. No słuchajcie, jeszcze na początku XVIII wieku chiński cesarz Cien Ting zwracał się do króla angielskiego jak do swego wasala. Co nie było wcale takie dziwne, dlatego że między rokiem 1650 a 1750 Chiny przeżywały rewolucję demograficzną i zwiększyły swą ludność, to może warto zanotować. Między 1650 a 1750 ludność Chin wzrosła od 65 milionów, która to liczebność się przez parę set lat utrzymywała przedtem, do 200 milionów. No kochanie, to już była
Prawdziwa rewolucja. To już jest czas rządów dynastii Qing. Tak, no a... Mandżurskiej dynastii. Tak, 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 oczywiście. No, więc była mniej więcej 20 razy większa niż ludność Wielkiej Brytanii. No i dopiero dzięki rewolucji przemysłowej Wielka Brytania stała się stopniowo pierwszym mocarstwem Europy, a potem świata. Przy czym, jak przypomnę ten wzór na moc całkowitą, no w uproszczeniu C razy dni, to oczywiście wzrost P w Wielkiej Brytanii odbywał się zarówno przez wzrost liczby ludności, jak i wzrost powiedzmy średniej społecznej kolejności pracy dzięki wynalazkom. Przypominam wzór, który wypisywali. No i tutaj może warto podać i przypomnieć, że na początku XIX wieku, w 1800 roku, Zjednoczone Królestwo, ludność Zetka Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii, całej, nie tylko północnej, etc., etc., wynosiła 10,5 miliona. Ale bez kolonii, czyli tylko ten Nie, to Zjednoczonego Królestwa, tu, centralnie. A w 1900 roku wyniosła 37 milionów, a ponadto $9 milionów przeniosło się do kolonii. Tu dopiero widzimy, jaka to była wielka rewolucja demograficzna i tutaj można podać też ciekawe rzeczy, że jeżeli na przykład w rodzinach angielskich w 1850 roku przeciętna liczba dzieci w rodzinie wynosiła 7,6 na jedną rodzinę, to jeszcze to się utrzymywało, no, zaczęło już pod koniec spadać, ale jeszcze 1870 to było jeszcze 6,5. Był wysoki współczynnik dzietności w tamtych czasach. No, zobaczcie, u nas jest około 1,3 w tej chwili. No i teraz słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, ja nawet to podyktuję, że tak. W tym samym dziesięcioleciu, gdy w Anglii, rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, przeciwnik, we Francji wybuchła wielka rewolucja, dziesięcioleciu, to dosłownie w dekadzie tej samej, w tym samym dziesięcioleciu,
W Anglii rozpoczynała się rewolucja przemysłowa. We Francji wybuchła wielka rewolucja, która zburzyła stosunki społeczno-ustrojowe. Tworząc podstawy rozwoju systemu kapitalistycznego. Kropka. Stała się wówczas rzecz ciekawa. Myśli. Anglia. W której kapitalistyczne stosunki panowały już od dawna, przecinek, nie poparła Francji, nie poparła Francji. Lecz wolała się sprzymierzyć z feudalnymi monarchiami, i prowadzić nieubłaganą walkę przeciw rewolucyjnej, a później napoleońskiej Francji. Kapitalistycznej przecież. Kropka, walka ta trwała ćwierć wieku, aż do całkowitego pokonania Napoleona. Przywrócenia we Francji starych stosunków. Tworzyć nawias, o tyle oczywiście, o ile było to jeszcze możliwe. Myślnik, to znaczy praktycznie tylko w dziedzinie politycznej, i to w sposób dość ograniczony. Kropka. No bo tam na przykład stosunków własności już się nie dało przywrócić. Tam już nowi właściciele, którzy to legalnie kupili zgodnie z zasadami, no to trudno im było odbierać. Zwłaszcza, że te kadry były ponapoleońskie, trzeba je było jakoś ugłaskać. No to samo co w III RP. Jak ktoś nie zna historii, to później musi repetować to samo. No w tej chwili przecież też podstawą systemu własności jest dekret PKWN-u z 5 czy 6 września 1944 roku i dekret Bieruta już jako przewodniczącego KRM-u, czyli quasi prezydenta. Nacjonalizacja przemysłu też nie odwracano. Tylko to, co zabrano polskim kapitalistom,
sprzedano zagranicznych. No to, to przepraszam, ale to nie jest poszanowanie własności kapitalistycznej. Proszę bardzo, więc tu jest bardzo istotna sprawa. Zgodnie z kanonami marksistowsko-liberalnymi, to trzeba by powiedzieć tak, no to gdzież ta solidarność klasowa feudałów angielskich z feudalami francuskimi? Z tych rzeczy. Dalej, proszę was, okazuje się, że sama zmiana stosunków społeczno-własnościowych i wprowadzenie kapitalizmu, które nastąpiło w Anglii no, kilkadziesiąt lat wcześniej, to jak długo nie było tych wynalazków, nic nie dawało. Kapitalistyczna Anglia, chociaż z czapą jakby tą quasi-feudalną, monarchistyczną, była niewiele liczącym się krajem w Europie. O Imperium Wielkim Brytyjskim jeszcze nawet nie marzono. Przynajmniej na taką skalę, jak to się stało sto kilkadziesiąt lat później. Więc proszę was, czyli sama zmiana stosunków produkcyjnych nic nie pomaga. Kilkadziesiąt lat nic nie dawała Anglii. To można zobaczyć na tych danych choćby o produkcji surówki żelaza, którą macie sprzed wakacji. Dalej proszę was, okazuje się, że ten schemat marksistowski, marksistowsko-liberalny, bo to jest jeden ciąg właściwie myśli ekonomistycznej, no to według niej to tak zmiany się dokonują najpierw w sferze sił wytwórczych, no dzięki wynalazkom właśnie przede wszystkim, a później stosunki produkcyjne hamują to i dlatego to chodzi do rewolucji i ta rewolucja znosi te przeszkody w postaci przestarzałych stosunków produkcyjnych i wtedy następuje skok rozwojowy. Na przykładzie tych analiz XVIII wieku, ale na bazie statystyk, a nie opowieści salonowych historyków, którzy pewne rzeczy przemilczają, pewne rzeczy eksponują. A tutaj się analizuje po prostu całe ciągi danych liczbowych. Ciągów się nie da sfałszować. Można jedno dane statystyczne, jakieś jedno czy drugą sfałszować, ale ono od razu będzie odbijać od pozostałych danych. A tu jak robimy zestawienie w przestrzeni i w czasie, to się wszystkie ewentualne fałszerstwa wyłapano. Zresztą w tamtych czasach nikt nie miał interesu tego robić, a w czasach PRL-u indoktrynację marksistowską przeprowadzano bez użycia statystyki. Jak ktoś mówi, o, roczniki statystyczne można sfałszować. Jakby to było tak łatwo, to by towarzysz Berman to robił. Towarzysz Berman, Jakub Berman, był fachowcem, on przed wojną pracował w GUS-ie, w Głównym Urzędzie Statystycznym i miał ukończone wyższe studia przedwojenne, więc na statystykach się dobrze znał. To w tym okresie, kiedy potrzebne były fałszowane dane statystyczne do propagandy, po prostu przestano wydawać roczniki statystyczne, bo towarzysz Jakub dobrze wiedział, że całego rocznika się nie da sfałszować. To jest niewykonalne. To jest tak, jakby ktoś mówił, wszystkie dokumenty w IPN-ie są sfałszowane. Absolutnie nie. Tam tylko sfałszowane są pewne, drobne, kluczowe informacje, a reszta jest prawdziwa. No tak Kiszczak powiedział, informacje są dobre, tylko źródła przesunięte. Ale mowy nie ma o fałszowaniu wszystkich danych. Zresztą po co, jak wystarczy przesunąć źródła, czyli adresy. No i to samo ze statystykami. Towarzysz Jakub po prostu zaprzestał wydawać roczniki statystyczne i między 48 rokiem a 55 w ogóle roczników statystycznych nie wydawano. I dane statystyczne do prasy dawano, no tak jak pasowały oczywiście. I na tych danych statystycznych
nie należy się opierać, bo to mogły być fałszowane jedną liczbę, można czy dwie. Pierwszy rocznik statystyczny po przerwie wydano w 1955 roku, a ja go nawet nie kupowałem, bo tam były tylko procentowe wzrosty podane. No one pewnie były prawdziwe, ale cóż mi z procentowych wzrostów, jak nie mam bazy podanej. To są pseudoinformacje. Dopiero pierwszy porządny rocznik statystyczny wyszedł w roku przemian październikowych i to jest rocznik 1956. Między innymi pisząc to korzystałem z niego. Chociaż kwerenda w domowej bibliotece i archiwum sporo czasu mi zajęło, bo ja już się w tych informacjach duszę, to znaczy chodzi o to, że nie mam gdzie tego trzymać i tam bardzo trudno jest czasem się dokopać do tego, co trzeba, ale się dokopałem i tutaj używałem tak samo do rocznika z 1939 roku. Się dokopałem i tu już wykorzystałem go. W każdym razie, proszę Was, jeśli chodzi o dane o produkcji żelaza i stali, to jedynie profesor Kurowski w swojej pracy habilitacyjnej 1963 roku to zamieścił, opierając się oczywiście na zachodnich źródłach. I tą pracę mu towarzysz Gomułka zaatakował na plenum. Praca wyszła w bardzo małym nakładzie. Natychmiast po tym ataku Gomułki znikła. Ostatni egzemplarz kupowałem w księgarni. Księgarz się dziwił, mówi: panie, to leżało pół roku, nikt tego nie kupował. A teraz pan już ostatni egzemplarz. Jestem nawet taki z Nadermanu obwoluto. Ja mówię: no, wie pan, to nieładnie. To... Jeśli pan da ładniejszy egzemplarz z porządną obwolucją, mówi: nie, to już jest ostatni. No i mam taki na pamiątkę z taką trochę naderwaną obwolutą. Więc proszę Was, to jest taka sytuacja. I tych danych nigdzie, no proszę pytać, czy w jakimkolwiek podręczniku, czy jakiejkolwiek publikacji naukowej z okresów PRL-u albo i dzisiejszej, czy poza Kurowskim te dane gdziekolwiek są. Więc te dane oczywiście były robione na użytek decyzji gospodarczych i nikt nie miał nawet interesu fałszować, bo to by sobie strzelał stopę dosłownie. No i tutaj to wychodzi bardzo ładnie, że zmiana ustroju nastąpiła nie pod wpływem rozwoju sił wytwórczych żadnych. Nic w rozwoju sił wytwórczych nie pomogła. Dopiero wynalazki dokonywane przez inżynierów spowodowały rewolucję przemysłową w Anglii. To była bardzo istotna sprawa. A we Francji to zaraz Wam pokażę, co rewolucja w gospodarce francuskiej dała. Do widzenia. Do mocy swobodnej na mocy roboczą zamienić. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Więc proszę Was, teraz co się zaczęło? Może ja podyktuję tutaj. Postępowanie Anglii świadczy o tym, że interesy państwowo-narodowe były ważniejsze niż solidarność klasowa eksponowana przez marksistów. Więc wszelkiego rodzaju baśnie marksistowskie można opowiadać, ale tylko oderwanie od danych statystycznych. I to samo się dzisiaj dzieje. A teraz jeszcze gorzej jest. Były ważniejsze niż... Solidarność klasowa eksponowana przez marksistów. Przepraszam, alarm się łączył, przepraszam. Budzik. Tak pracuje czasem. To nie jest aluzja do niczyjego nazwiska. Warto też przypomnieć, że analogiczne zjawisko wystąpiło nieco wcześniej. Gdy królewska Francja
poparła zbuntowaną kolonię korony brytyjskiej w Ameryce. Zbuntowaną kolonię korony brytyjskiej w Ameryce, umożliwiając powstanie tam republiki. Widzicie, że te ustrojowe sprawy też nie są najważniejsze. Ani te klasowe, ani te ustrojowe. To jest po prostu coś w rodzaju opium dla ludu. A w rzeczywistości liczy się geopolityka. No i tu proszę zanotować. Z nowej linii. Na przełomie XVIII i XIX wieku Francja była głównym rywalem Anglii. Tak. Ja już tu danych statystycznych nie daję, bo to żeśmy przed wakacjami pokazywali, tak. Na przełomie XVIII i XIX wieku Francja była głównym rywalem Wielkiej Brytanii. No i teraz proszę zanotować. Mówiliśmy już o tym, że ideologia liberalno-wolnomularska była w XVIII wieku eksportowana z Anglii na kontynent, głównie do Francji. I stąd i tam to się zasiało i tak jest. No bo zbudziło na cały świat. I zrobili rewolucję. Tak jest. Poszło na Hiszpanię, na Portugalię i zaczęli od likwidacji jezuitów. Kasaty. Tak, tak. Na dzisiaj do Polski trafiłem. A do Polski też, trochę późniejszy okresie. Teraz cały czas. Tak, więc to o tym żeśmy chyba mówili. Tak, to czasu, więc tu nie całe. Ale dodam jeszcze bardzo ważną sprawę. Bo nie jestem pewien, czy cytowałem wam, może proszę zapisać, zanotować, że też analogicznie opłacany przez Kompanię Wschodnioindyjską Malthus. Też było. Było. Też tam wyprodukował swoje koncepcje eksportowane na kontynent. A w Anglii nie dopuszczono do upowszechniania tego. I tutaj cytat z Malthusa. Jak miał na imię? Thomas. Otóż on pisał tak. Najpewniejszy środek uniknięcia nędzy według Malthusa to jest to, żeby jedni ludzie nie płodzili dzieci, albo ich jak najmniej płodzili. Pisał, tak, tu cytuję. Główna i stała przyczyna ubóstwa mało lub wcale nie zależy od sposobu rządzenia, czy też nierównomiernego podziału dóbr. Bogaci nie są w stanie zapewnić biednym pracy i wyżywienia. Dlatego biedni z samej istoty rzeczy nie mają prawa domagać się od nich tego czy owego.
jest ludność. Ta ważna prawda wynika z prawa ludnościowego. Biedny, który znalazł się bez pracy, jest według Malthusa zbędny i sam jest winny swego ubóstwa. Na wielkich godach życia nie ma dla niego miejsca. Przyroda każe mu odejść i nie omieszka doprowadzić do wykonania swego wyroku. Następstwem oczywiście dysproporcji między szybkością wzrostu liczby ludności, a szybkością wzrostu produkcji żywności są zdaniem Malthusa epidemie, głód, inne klęski, spełniające rolę naturalnego regulatora. No nie wiem, podyktować wam ten dokładny cytat. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, tak? Przerwaliśmy już to. Ale czy, główna została przyczyna. Czy źródło Malthusowe cytat? Więc może to pan przedyktuje, a potem poda źródło i stronę. Proszę bardzo, to jest... Główna... Ściema na jednym słowem, napisał ściema. No ale to nadal jest sprzedawane. No tak, dlatego warto wiedzieć. Tutaj otworzyć cudzysłów i piszemy. Główna i stała przyczyna ubóstwa to jest Malthus. Główna i stała przyczyna ubóstwa mało lub wcale nie zależy od sposobu rządzenia. Czy też nierównomiernego podziału dóbr. Czy też nierównomiernego podziału dóbr. Kropka. Bogaci nie są w stanie zapewnić biednym pracy i wyżywienia. No to w kontekście tych obecnych niepokojów społecznych jest ciekawe stwierdzenie. Bogaci nie są w stanie zapewnić biednym pracy i wyżywienia. Kropka. Dlatego biedni z samej istoty rzeczy nie mają prawa domagać się od nich tego czy owego. Kropka. Tego czy owego. Prawa domagać się od nich tego czy owego. Ta ważna prawda wynika z prawa ludnościowego. Kropka, trzy kropki, bo tu... Ta ważna prawda, tak? Tak, wynika z prawa ludnościowego. Ciekawego to nie jest. Taki ściemy to no jest o tyle ciekawe, że dziś się to znowu sprzedaje. No dzisiaj to wszystko i są tacy, co kupują to. I to jest największy problem. To jest problem. Dzisiaj tylko z takim ściemem. Raz, trzy kropki, dalej. Biedny, który znalazł się bez pracy. Biedny, który znalazł się bez pracy. Jest myślnik zdaniem Malthusa. Podkreślić i koniec myślnika zbędny i sam winny swego ubóstwa. Kropka. Kropka. Na wielkich godach życia nie ma dla niego miejsca. To prawie proza poetycka. Na wielkich godach życia nie ma dla niego miejsca. Kropka. Kropka. Przyroda każe mu odejść
przyroda każe mu odejść i nie omieszka doprowadzić do wykonania swego wyroku. Nie umieszka? Doprowadzić do wykonania swego wyroku. Koniec cudzysłowu, kropka. Następstwem dysproporcji między Następstwem dysproporcji między szybkością wzrostu liczby ludności a szybkością wzrostu produkcji żywności. Między wzrostem ludności, tak? Szybkością wzrostu liczby ludności. Szybkości porównujemy. A szybkością wzrostu produkcji żywności są, zdaniem Malthusa, epidemie, przecinek głód, i inne klęski spełniające rolę naturalnego regulatora zaludnienia. I to jest cytat według mojej książki Gry sił i interesów w historii, wydanej w 1981 roku. A tam z kolei ja się posługuję odsyłaczem do dzieła Malthusa, które ma kolosalnie długi tytuł. Więc tutaj już Gry sił interesów w historii. To jest moja książka wydana w Warszawie 1981. I to, proszę was, tam macie odsyłacz do oryginalnego dzieła Malthusa. Wydanie z 1801 roku. A tytuł jest tak długi, że nie będę go wypisywał ani dyktował. Ten tytuł to jest prawie akapit. Więc proszę was, tu żeśmy już mówili, tej teorii w Anglii nie propagowano, tylko eksportowano. Eksportowano na kontynent głównie. Do Francji. I teraz na własnym terenie było zakazane. Do Francji eksportowano skutecznie. Dla Somalijczyków obecnie to jest makabryczna teoria. Które są kategoriami łacińskimi? Nie mam. No więc tutaj powiedzmy, wiemy jak rozwój Francji został zahamowany, ludnościowy, powiedzmy ludność Francji przez cały XIX wiek, gdzie właśnie loże między innymi masońskie bardzo propagowały ten maltuzjanizm, później neomaltuzjanizm. Po prostu ludność Francji 1800. Francja. 28 milionów, a w 1900 45. Czyli patrzcie, ludność Anglii wzrosła w tym czasie prawie czterokrotnie, a ludność Francji to 45%. No ale słuchajcie, może ktoś by myślał, że wobec tego rewolucja francuska, zgodnie z objawieniem świętego Marksa,
Jengelsa, no to powinna znieść feudalne stosunki, które stanowiły barierę w rozwoju sił wytwórczych i przyspieszenie we Francji nastąpiło w dziedzinie no, ekonomicznej, powiedzmy tutaj mierzonej produkcją surówki żelaza. No to proszę bardzo. U progu rewolucji 1790 rok. Przypominam, że Francja produkowała 125 tysięcy surówki żelaza. No, a Anglia w tymże samym roku. W tymże samym roku 80 tysięcy. Czyli Francja wyraźnie górowała. Stosunek tych produkcji, bo to trzeba badać, który w 1790 wynosił 1,6. Czyli stosunek Francji do Anglii 1,56. No a co dała, proszę was, ta no, rewolucja burżuazyjna, wielka rewolucja burżuazyjna. Proszę bardzo, jak to się zmieniało. No weźmy 1850. Anglia produkowała 2250 tysięcy ton. W 1860 3900. A w 1870 roku 5960 i było to, proszę was, no już tutaj to było 50% światowej produkcji. W 60 roku to było 52%. A w 70 to jeszcze było 50,3. Więc coś tutaj już jak widać drgnęło. O, patrzcie. Już później nigdy takiej koncentracji w jednym kraju nie było. Nie wykluczone, że no, dopiero po raz pierwszy przekroczyła to te proporcje produkcja chińska w ostatnich czasach. Z tym, że chińska w bieżącej produkcji tak, ale w produkcji
używa skumulowanej, którą żeśmy przed wakacjami badali, to jeszcze nie ma nawet takiej koncentracji wielkiej. No i proszę was, Francja w tym samym czasie w 1800 roku stosunek zmieniał się na niekorzyść Francji i Francja już tylko, nie mam tutaj akurat tych danych, ale może ktoś ma te stare. O, weźmy w przeliczeniu na głowę, to mam nam te dane. Dokładnie. Więc teraz tak. W produkcji na głowę, na jednego mieszkańca, czyli jak to się mówi elegancko, per capita. Produkcja. Surówki żelaza na jednego mieszkańca. Produkcja surówki żelaza na jednego mieszkańca 1775, czyli przed rewolucją przemysłową Anglii, wynosiła 4,4 kg. A francuska Więc tam niewiele się to różniło, ale per capita Anglicy już w tym czasie byli lepsi. Natomiast w okresie późniejszym zmieniało się to coraz bardziej na niekorzyść Francji. I w 1870 Francja, no najpierw Anglia, produkowała 218,3 kilograma surówki żelaza na głowę, a Francja, kochani, 37,2. Oto co dała rewolucja. I tu już cały dogmat marksistowsko-liberalny leży w gruzach. Bo kapitalizm i wolny rynek był i tu, proszę uprzejmie. Tylko tyle, że Anglikom to dało bardzo dużo, a Francuzom no, katastrofę. I druga sprawa, że bo jeszcze przed rewolucją to mniej więcej szli tak prawie łeb w łeb, no tam powiedzmy trochę w Anglii było więcej, to po rewolucji Francja się relatywnie cofnęła. Choć bieżąca produkcja oczywiście rosła. No, tutaj te dane dotyczące produkcji w liczbach bezwzględnych, to oczywiście we Francji rosły. No i na głowę też rosło, ale patrzcie, że w stosunku do Anglii pozostawało w tyle. I to potężnie. To znaczy produkcja surówki żelaza na głowę w Wielkiej Brytanii wzrosła prawie 50-krotnie, a liczba ludności 3,3-krotnie. No a we Francji to sobie policzcie, to wzrosło na tak kilkunastokrotnie zaledwie. No i dzięki temu Anglia, nie kto inny, stał się
centrum świata. Powstało Imperium Brytyjskie, które obejmowało 1/4 i powierzchni lądów, i liczby ludności. I tak trwało, aż do rozpadu Imperium Brytyjskiego w drugiej połowie XX wieku. To było tak zwane Pax Britannica. Znaczy Pax Britannica trwało do 1914 roku. Ale jak to wyglądało, bo tutaj akurat dzisiaj nie kładę głównego nacisku na sprawy geopolityczne, do tego wrócimy później. Ale powiedzmy sobie, przejdźmy do nauki. Wróćmy do nauki. To mamy gospodarkę, oczywiście metody walki. I jeszcze w XIX wieku ciągle głównym, tak gdzieś do lat 70. cirka, główną siłą są mięśnie ludzkie i energia wyzwalana przy spalaniu prochu. Naboje prochowe, również proch dymny jeszcze dominuje w artylerii. No i poza tym istotną rolę odgrywają mięśnie ludzkie i zwierzęce, bo szarże kawalerii, czy powiedzmy piechota na magnety uderza, i to ma jeszcze ciągle bardzo istotne znaczenie. W nauce w tym czasie podjęto próbę, proszę sobie zanotować, w połowie XIX wieku. W połowie XIX wieku próbę integracji nauki. Próbę integracji nauki. A zwłaszcza, nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, podjął twórca pozytywizmu August Comte. O, możemy zmazać czymś, ale jeszcze tu zmieścę. August Comte. To jest XIX wiek. Lewą połówkę? No na przykład tak. Albo górę po prostu. August Comte. Próbując dokonać takiej integracji poprzez nauki biologiczne. Biologiczne, przecinek, których specjalną dziedziną miały być nauki społeczne. Których specjalną dziedziną miały być nauki społeczne. Socjologia, antropologia. Trochę. Nie miało to jednak większego wpływu na rozwój nauki w tym okresie. Przecinek, gdyż liczyły się wówczas zastosowania i wynalazki.
zastosowanie i wynalazki. A tu na te tematy to mogli sobie dyskutować ludzie kulturalni w salonie. Zastosowania i wynalazki. Zastosowania i wynalazki. No i tu właśnie. W 1866 roku Alfred Nobel, to dziś sławny. A Comte był Francuzem, o ile się nie mylę, tak? A tak. Wynalazł, jak wiemy, dynamit. To Nobel wynalazł. No tak, Nobel to nagrodę wynalazł. Tak jest. No, bo on zrobił majątek na tym dynamicie i przeznaczył to właśnie na nagrody. To jest Fundacja Nobla. Ale co ciekawe, ideą Nobla było wynaleźć tak mocny materiał wybuchowy, który by groził zniszczeniem obu armii, wybuch, tak żeby ludzie przestali walczyć, żeby wojna przestała być opłacana. No właściwie dzięki broni atomowej coś takiego się stało, bo w tej chwili te potencjały atomowe są takie, że jakby ktoś ich użył, to tradycyjna wojna energetyczna doprowadziłaby do zagłady obu stron. Co najwyżej z opóźnieniem, bo ludzie by umierali tam na te różne popromienne. Ale trudno jest określić, że Nobel to był Oppenheimer XIX wieku. On był raczej takim pacyfistą, trochę idealistycznym. No, no, to ja myślę, że Oppenheimer też walczył o pokój. Wszyscy walczą o pokój. Wszyscy walczą o pokój. Nagrodę pokojową Nobla. Tak jest. No więc proszę was, no w ogóle nagrodę Nobla. Więc proszę was, w szczególności pokojowo. To był pierwszy wynalazek. I tutaj, proszę zanotować, nastąpił przewrót w dziedzinie militarnej. Myślnik. Zwielokrotniono energię używaną do niszczenia. Dynamit znalazł też zastosowanie w przemyśle wydobywczym. To jest bardzo istotna sprawa. Wydajność górnictwa wzrosła. Przedtem to musieli tam kilofami, oskardami tłuc. W przemyśle wydobywczym i przy budowie dróg w terenach górskich. Więc to był i gospodarczy przewrót, i militarny. Dalej. W 1878 roku Nikolaus August Otto. Nowy silnik tłokowy.
spalinowy silnik tłokowy, w którym zrealizowano obieg cieplny. No nie. Rosza. Tu jeszcze trzeba podać drugie nazwisko. Rosza. Dalej, w 1892 roku Rudolf Diesel też niemiecki. No tak, oczywiście. Austria. Wynalazł, a rok później opatentował silnik wysokoprężny. A w 1882 roku był znany Thomas Edison. Tak. No, włączył pierwszą na świecie sieć elektroenergetyczną. Przedtem był wiek węgla i pary, to tu się zaczyna wiek już elektryczności i ropy naftowej. Można by to tak określić. Łukasiewicz wynalazł lampę naftową. No to jest polski aptekarz, tak, wywodzący się ze społeczności Ormian polskich, bo Łukasiewicze mieli ormiańskich przodków. Tak, to już nazwisko nawet o tym świadczy. No więc proszę Państwa, te wynalazki, proszę zanotować, te wynalazki zapoczątkowały drugi etap rewolucji przemysłowej. W której już nie tylko maszyny parowe, maszyny parowe, ale również silniki spalinowe i energia elektryczna zaczęły odgrywać coraz większą rolę. Wynalazki jeszcze raz. Które już nie tylko maszyny parowe. Te wynalazki spowodowały drugi etap rewolucji przemysłowej. Które już nie tylko maszyny parowe, ale również silniki spalinowe i energia elektryczna zaczęły odgrywać coraz większą rolę. I silniki elektryczne. No, energia elektryczna. Której... Warto zwrócić uwagę. Bo można używać energii elektrycznej do oświetlania albo też do napędu. Mówię o silnikach elektrycznych. Ale oświetlanie też zużywa energię. Tak, zużywa, ale... Więc ja dlatego mówię ogólnie o energii, bo to dotyczy i oświetlenia, i napędzania, no, i zabawek nawet. Ale światło nie porusza. Nie porusza, ale zużywa. Ale zużywa energię. Ja nie mówię o poruszaniu, tylko o zużywaniu energii. To jest bardziej ogólne ujęcie. Zamiast enumeratywnie wymieniać i zawsze wtedy enumeratywnie nie będzie koniec, bo ktoś powie, a pan jeszcze tu nie uwzględnił elektronicznej sprzączki do szelek, proszę pana, czy coś w tym rodzaju. Ja ogólnie mówię o energii elektrycznej po prostu. Kinetycznej, potencjalnej, jak kto chce. Cieplej czy niecieplej. Zresztą te urządzenia oświetleniowe też zamieniają energię elektryczną na cieplną.
ostatecznie grzeją. Ale tu chodzi o energię mechaniczną. Silnik elektryczny zamienia na magię elektryczną, na mechaniczną i to jest istota sprawy. Tutaj w tym seminarium, o to chodzi właśnie, o zamianę energii, o użycie energii do poruszania przedmiotów. Nie tylko oświetlenie też odgrywa ważną rolę, a w dalszym etapie energia elektryczna jest używana w komputerach, w internecie, do przekazu informacji. Generalnie mówimy ogólnie o energii elektrycznej. I to warto zwrócić uwagę, i to proszę zanotować, że tych wynalazków nie dokonano już w Anglii. To jest ciekawe. Tylko w Niemczech i w Stanach. Tak. Tylko w Niemczech i USA. Zaś Anglia przestaje tu być główną twórczą siłą informacyjną, i w jakiś czas potem traci swoją dominującą pozycję gospodarczą i polityczną. Na rzecz w Europie Niemiec, a poza nią USA. Na rzecz Europy. Najpierw Niemiec, a później poza Europą USA. Słuchajcie, to jest bardzo istotna sprawa. Dokładnie przemilczana, niezauważana w standardowych kursach historii. W standardowych kursach historii się mówi albo, że dzięki gospodarce powiedzmy tej liberalnej, wolnemu rynkowi, wolności i tak dalej, a to tam nastąpiła rewolucja przemysłowa. Albo marksiści mówią, dzięki zmianie ustroju, zamiast wstecznego ustroju już na tym etapie, jaki był feudalizm, wchodzi postępowy na ówczesnym etapie kapitalizm i to jest właśnie przyczyna. Jak pokazaliśmy tu na w miarę dokładnych analizach statystycznych i to statystyki historycznej, nic podobnego. Ani w Anglii liberalizm wprowadzony, liberalna gospodarka wprowadzona już od początku prawie XVIII wieku nic nie dała, dopiero wynalazki dały przyspieszenie, a w międzyczasie w Anglii żadnej rewolucji nie było. Ani rewolucja we Francji nic Francji relatywnie nie dała. Po prostu Francja została w tyle w tym wyścigu geopolitycznym mocarstw europejskich. I znowu rozważania w rodzaju, co by było, gdyby Napoleon w bitwie pod Waterloo nie miał grypy i wygrał bitwę pod Waterloo, no to by następną przegrał. To tylko tyle by zmieniło. Takie przypadki jak właśnie jednorazowe jakieś tam fajerwerki, do których się przywiązuje często w historii wielką rolę, niewiele wspomagają, niewiele tutaj decydują, bo decyduje statystyka, czyli duża skala. No i dalej, proszę Was, te zmiany stosunków produkcyjnych, o których tyle mówią marksiści,
też niewiele dają. Francji nie dało wiele. Po prostu rozwój francuski w XIX wieku stanowił dalszy ciąg trendu XVIII-wiecznego. To na wykresach, które podaje profesor Kurowski, bardzo ładnie wychodzi. No, bardzo namawiam na lekturę tej książki w oryginale, ona w takich co lepszych bibliotekach powinna być. No i proszę was, po prostu decydująca jest informacja o odpowiedniej wartości sterowniczej. To jest decydujące, my już wiemy, co to znaczy. I w Anglii przewrót się zaczął od wprowadzenia informacji o odpowiedniej wartości sterowniczej w postaci wynalazków, które zapoczątkowały rewolucję przemysłową, czyli wiek węgla i pary. A drugi etap, czyli wzrost potęgi USA i Niemiec, również zaczął się od wynalazków, wprowadzania nowych informacji o odpowiedniej wartości społeczno-gospodarczej. Podkreślam to, dlatego że w świetle tych analiz, a dalej będziemy to wykazywali, ale już na etapie XIX wieku, no dziś przerobiliśmy sobie XIX wiek, zobaczymy, że również o następnym etapie rozwoju ludzkości będzie decydował ten, kto będzie miał przewagę informacyjną. A tu Polska ma największe szanse, dlatego że w dziedzinie produkcji nowych informacji o wartości społeczno-sterowniczej wyprzedzamy resztę świata, wiele, co najmniej 30 lat, to jest tak delikatnie widać. I tego nie da się nadrobić tak o, że ukradli informacje i nadrobią. To trzeba studiować i później stosować. To musi długo trwać, a myśmy już powinni przechodzić do zastosowań. No w tej chwili informacja o wartości społeczno-sterowniczej to jest przestrzeganie przed realizacją w Polsce pewnych elementów, nie całego, ale pewnych elementów planu Himmlera. Innymi metodami oczywiście, ale Himmler przecież też w tym planie Himmlera też nie tylko o mordowaniu była mowa, tylko właśnie o neomaltuzjanizmie. Czyli teraz masowo powinniśmy przesłać, nie wiem, wszystkim, czy przynajmniej części posłów na sejm. Zdobywać adresy e-mailowe posłów, zwłaszcza władz, będą wybrane nowe władze i do tych nowych posłów trzeba e-maile z informacją, w roli informatora. Wie pan, no, posłowie są niedoinformowani w tej dziedzinie i tu my po prostu występujemy jako informatorzy. Czy nikt nie ma ostatnich wykładów przy sobie? Ja potem na dyktafonie zobaczę, czy go nie przyniosłem. No, no wszystko nagrywane już. No nie, wykład. Na jaki temat dzisiejszy był? Z Olsztyna prosili ten ostatni, żeby... Drugi okres, ważny. Drugi okres? Dzisiejszy był... Okres, generacja 2. Nie, to jest kabelka. Nie, to kolega wszystko nagrywał. No to jeszcze wynalazki to informacje o wartości sterowniczej i energo coś tam... Nie, społeczno-sterowniczej. O wartości społeczno-sterowniczej, tak? Jakoś tam było energetycznie... zanotowałem, ale źle. We dziedzinie protest sensów energetycznych.